decir que te amo, pero no sé si estoy mezclando una vez más. Cześć, cześć, cześć kochani, witajcie, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie z mojego rodzinnego domu. Jesteśmy dzisiaj w Białymstoku, moja mama sobie tutaj farbuje dzisiaj włosy ze swoją panią fryzjerką. Natomiast ja od rana walczę, aby wrzucić wam vloga i cały czas coś idzie nie po mojej myśli. Na początku nie udało mi się to w domu. Teraz jestem tutaj i coś internet szwankuje, też nie mogę tego ogarnąć. Więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Później słuchajcie, mamy jeszcze kilka spraw do załatwienia. Dzisiaj ma być 18 stopni, ma być bardzo, bardzo ciepło. Już od rana świeci piękne słoneczko. No i tak wyszłam rano na taras, myślę, kurczę, ciepło, zakładam marynarkę. Więc jestem dzisiaj w samej marynarce. Aczkolwiek ja jestem taką osobą, która nie lubi szybko się przestawiać. Też nie umiem się szybko przestawić z tych takich ciepłych ubrań na takie już letnie. I właśnie mama dzisiaj do mnie mówi, kurczę, przecież ty nie umiesz tak szybko się przestawiać, a ty dziś w samej leciutkiej marynarce. No ale wiecie, wierzę, że dziś będzie naprawdę ciepło, słonecznie i bardzo przyjemnie. Jeszcze jest dość rano, więc zobaczymy jak będzie później. Także kochani, witam was w kolejnym vlogu. Ja idę jeszcze szybko do Żabki, dlatego że muszę coś zjeść. Nie jadłam śniadania, więc polecę szybko do Żabki, do bankomatu, bo tak jak wam mówiłam, ja to jestem po prostu tylko karta, karta, karta. Potrzebuję dzisiaj gotówkę, dlatego że zostawiłam taką fajną swoją narzutkę różową u Krawcowej u nas na osiedlu i muszę ją dzisiaj odebrać, więc fajnie, bo ona była taka na mnie duża, oversize. Ja ją wam pokazywałam przy okazji jakiegoś tam mierzymy, natomiast pani Krawcowa mi ją troszeczkę, wiecie, ogarnęła, więc jeszcze do pani Krawcowej po drodze, ale tak jak mówię, idę do Żabki po coś do picia i po jakąś kanapeczkę. Także witam was w kolejnym vlogu, kochani. Jedziemy z tym dniem. Zobaczcie, pokażę wam jeszcze pierścionek w całej okazałości. Jest po prostu idealny, przepiękny, boski. A kochani, bo nie wiem czy wam mówiłam, jakie plany w tym roku mamy na święta, więc w tym roku spędzamy święta wszyscy tutaj w Białymstoku z Ewelą, z Karolem, z Eweli rodzicami, którzy przyjechali, więc będzie na pewno bardzo fajnie i bardzo świątecznie, więc już nie możemy się doczekać. Pokażę wam pewnie jakie tutaj ładne ozdoby Ewela przygotowała wielkanocne. No i tak będziemy Wielkanoc właśnie spędzać. Natomiast już poniedziałek świąteczny będziemy w domku. Na pewno będzie jakiś spacer. Więc powiem wam, że troszeczkę mniej tych przygotowań w tym roku będzie. Oczywiście będzie sałatka jarzynowa, którą robię w Thermomixie, która jest po prostu mistrzowska, rewelacyjna, także jeżeli nie robiliście jeszcze sałatki jarzynowej z Thermomixa, to polecam. Macie po prostu zaoszczędzony czas na siekaniu tych wszystkich warzyw. Thermomix zrobi to za was. Będzie oczywiście pieczone mięso, bo to robimy. Zamawiamy też pierogi z pierogarni, jak na każde święta, jakieś wydarzenia, no to pierogi zamawiamy właśnie tam. No i tyle. I będziemy tutaj działać, tutaj dziewczyny też będą działać, więc myślę, że będzie naprawdę super fajny, rodzinny czas. Także na pewno oczywiście będę wam nagrywać naszą Wielkanoc, jak co roku, no to sobie później wszystko zobaczycie. Dobra, bo miałam iść do tej Żabki i jeszcze nie wyszłam, słuchajcie, zaraz mama tu skończy swoje pizzowanie, a ja jeszcze nie byłam w Żabce, także lecę. No dobra, nie powiem, że by było zimno. Jest taki lekki wiaterek i zobaczcie, pokażę wam kawałek mojego osiedla. Matko, pamiętam jakby to było wczoraj, wiecie co? Jakbym szła tutaj do mojego ukochanego owoce, warzywa. Zawsze tutaj, tam jeszcze jest u Ewy sklep, gdzie zawsze na spożywkę się chodziło. Tutaj najlepszy sklep z warzywami. No, powiem wam, że wspomnienia. Jakby to było wczoraj, naprawdę. Jakby to było wczoraj. No i proszę, bardzo szybki haul z Żabki. Moja ukochana woda. Jak jestem, to gdzieś jak ją widzę, to zawsze kupuję. Z limonką i z miętą, ta zero. No i tylko w Żabce zawsze widzę tą Pepsi Lime. To jest Pepsi Zero. Bardzo, w ogóle kiedyś nie piłam takie rzeczy, ja w ogóle nie piję napoi gazowanych, ale od czasu do czasu, na przykład jakiegoś drineczka, więc wzięłam po prostu, żeby ta Pepsi mięta i limonka była w domu, bo to jest w ogóle najlepsza dla mnie Pepsi. Tak jak mówię, ja gazowanego nie piję, ale na taką się skuszę. Wzięłam Losiowi jeszcze karty piłkarskie,
bo on zbiera, ale to dorzucimy do zajączka. I jeszcze gwiazdki, to też dorzucimy do zajączkowych prezentów. No i wziąłam, słuchajcie, sałatkę taką z kurczakiem i z makaronem. I nie wiem, czy teraz ją zjem, bo wzięłam jeszcze kanapkę. I mojej mamie jeszcze wzięłam taką kanapkę, więc zjemy pewnie teraz po kanapce. A sałatkę wezmę do domu i zjem jutro, albo zjem po prostu na kolację, tak na szybko, żeby coś było. Hej, hej, ja od rana w ogrodzie pracuję. Tutaj wykopałem takie stare cztery drzewka, a w ich miejsce posadzimy coś innego. O, a tutaj właśnie są te wykopane miejsca i coś będziemy tutaj sadzić nowego. Pomyślimy jeszcze co. A ja idę dalej. A ja sobie chodzę po ogrodzie i szukam pracy, zajęcia, ale już coś znalazłem. Zaraz wam pokażę. O, i mamy to. Te oto stare drzewko musi stąd zniknąć, jest suche. W to miejsce posadzimy coś innego, więc ja biorę się do pracy. Troszkę wieje wiatr, mam nadzieję, że mnie słychać, ale widziałem z okna, że jest bardzo dużo wody. Już dawno nie widziałem takiego poziomu. Wow. No to się zrobiło kawał rzeki. No i w końcu mamy czas na przerwę. Idę sobie zrobić kawkę i troszeczkę odsapnę, bo się zmachałem, wyrywałem ten korzeń i było mega, mega ciężko. Myślę, że jakieś 20 minut walczyłem z nim, ale się udało. Także idę sobie robić kawkę i przerwa. No właśnie, chyba nie mówiliśmy wam z Pawłą o jednej takiej ciekawej, śmiesznej sytuacji. Wczoraj byłem cały dzień na ogrodzie, pracowałem sobie i świeciło słonko cały dzień. Po powrocie do domu zobaczyłem, że jestem mega czerwony i dopiero wtedy się kapnąłem, że po prostu spaliłem twarz. Słonko tak przygrzało. Ja mam taką cerę, że pierwsze słonko już dosyć mocno mi się zaznacza na skórze, więc byłem czerwony wieczorem. Na szczęście dzisiaj rano już troszeczkę wszystko zbrązowiało. No i taka historia. No dobrze, odzywam się jeszcze do was, żeby powiedzieć wam co nieco, więc byłyśmy z mamą, mama pięknie włoski ma już zrobione i poszłyśmy do Sponti, to jest taka pizzernia właśnie u nas na osiedlu, bardzo często tam chodziłam z koleżankami, pamiętam, za taki, wiecie, małolaty, za dzieciaka i tam była właśnie taka sałatka z talarkami i do tego było pieczywo firmowe i mówię dziś do mamy, mamo, chodźmy do Sponti, bo ja tam tak dawno nie byłam, a bardzo miałam ochotę na tą sałatkę, ale powiem wam, że trochę kubki smakowe jednak względem wieku i po tylu latach się zmieniają, że ta sałatka byłaby z rewelacji, natomiast przywołała mnóstwo wspomnień. Mama też jadła naleśniki takie z serem, ale też mówi, że bez rewelacji dzisiaj, no ale zjadłyśmy. Teraz wracamy, byliśmy na cmentarzu posprzątać przed świętami, wszystko tam ładnie posprzątać, żeby było posprzątane i żeby było, wiecie, ładnie na święta, także tak. I mama mówi, to chodźcie jeszcze do Action zajedziemy, więc jesteśmy teraz pod Action, pogoda super, także ubrałam się, okej, nie zmarzłam, jest fajne słoneczko, delikatny wiatr, ale jest bardzo, bardzo przyjemnie. Dobra, także my do Action. Jakoś tak fajnie, wiecie co, bez tych maseczek, tylko torebka, można iść i fajnie.
Bez maseczek ogólnie. No. Dobra, to... Powiedziała, co powiedziała. No ja tak właśnie... tak, czasem wy mnie mówicie, czy ja zastanawiam się wcześniej, co chcę powiedzieć. No to właśnie teraz możecie zobaczyć, że się nie zastanawiam kompletnie, co chcę powiedzieć. Wszystko jest na żywo. Także podsumowałam. No. Bugi Miłka powiedziała, tak, co widziała. Podsumowała. Dobra, to lecimy jeszcze do Action. Tu jest jeszcze Isk i Pepko. A co tu patrzycie? Taka ona solarna to... fontanna. Ale fajnie, ona się świeci? No nie, właśnie nie, nie wiem, czy się świeci. No. Raczej się nie świeci, ale tak fajnie, widzisz, do oczka w ogóle. Nie jest chyba so... Aha, nie czekaj, ma. Powered by... Aha, zasilana na słońce. Tak. Mhm. No, no fajnie wygląda. Fontanna. Ale patrz, jakie są ładne lampeczki z suszonymi kwiatkami w środku. Mhm. Ładnie to wygląda. Fajnie. Czy do altanki nawet naszej, ale takiej drewnianej? Ale to na LED-owe czy na baterie? No właśnie, na baterie. I kule jeszcze takie są. Tu jakieś świeczki, a ja wziąłam jeszcze takie do namiotu. A no, fajne, malutkie. Mhm. No jest dużo tych rzeczy ogrodowych. O, może takiego. A ja tu, patrzcie. Często w tamtym roku pytaliście nas o te dywany na zewnątrz. To patrzcie, macie w Action za 30 zł, więc cena jest świetna. Różne kolory są. Tak, Nelcia tutaj podśpiewuje. Zrobiłam szybkie zakupy, kupiłam jeszcze wędlinkę. Krzysiek chciał pierogi z mięsem na kolację, więc mu kupiłam. I słuchajcie, kupiłam szybko chleb kanapkowy. I zobaczcie, pojawiły się u nas w sklepie już ogórki małosolne, więc nie mogłam przejść obojętnie, a to są moje ukochane ogórki małosolne. Pomidory malinowe, serek łaciaty, ten mój ulubiony z łososiem. Bananki i zobaczcie, coś takiego dorwałam. Dzieciom wzięłam dwa czekoladowe i już jedzą i mamy jeszcze trzy takie ekoserki waniliowe, także mamy tutaj, zobaczcie, ekoserek waniliowy, twaróg z mleka, śmietanka, cukier trzcinowy, ekstrakt z wanilii, także coś takiego i też taki serek ekologiczny, żółty, dzieciaczkom na kanapki, także moje mini zakupy plus pierogi, plus serki czekoladowe, a jeszcze wzięłam, o Jezu, jeszcze wzięłam mleko, no i wiecie, mamy, w sumie nic nie potrzebowaliśmy, o, jeszcze taką pyszną wędlinkę w groszku, więc tak jak mówię, dużo nie potrzebowaliśmy, bo mamy, no a wiecie, święta, także zaraz będziemy tutaj robić już jakieś potrawy. Kogo jest? Serek waniliowy jeszcze, no. No i o, takie mini zakupki. Że jestem. Musiałam się uporać, kochani, z tym filmem, który dzisiaj cały dzień po prostu próbowałam montować i w Białymstoku i teraz tutaj. Także udało się. W ogóle vlog poszedł o godzinie 18:15, więc muszę jeszcze nagrać Insta Stories, no bo wiecie, no moi stali widzowie to wiedzą, że zawsze vlog 7:30. I tak myślałam sobie, że skoro dzisiaj poszedł tak późno, to jutro nie dajemy, ale pomyślałam, że skoro mam, no to dzisiaj cały dzień nagrywałam, to po prostu wrzucam. Później wiecie, święta, na pewno Wielkanoc filmu nie będzie, film będzie pewnie w Wielką Sobotę, żebyście mogli sobie obejrzeć, a potem już nie wiem, w poniedziałek świąteczny, zobaczymy. Słuchajcie, jakiś czas temu mówiłam Wam, że dzieciaki tak naprawdę dostały przesyłkę i muszę Wam powiedzieć, że czekałam na taki odpowiedni moment, żeby Wam to pokazać, żeby Wam nagrać. To jest butik, w którym znajdziecie wyselekcjonowane marki, butik dziecięcy, w którym znajdziecie przefantastyczne, dobre jakościowo, naprawdę porządne obuwie, takich naprawdę kultowych marek, ale nie tylko, bo znajdziecie tam również akcesoria dla dzieciaczków, po podkolanówki, rajstopki, opaski do włosów, po jakieś tam inne fajne akcesoria, także zostawiam Wam linki na dole. Butik ten prowadzi Natalia. Natalia jest też moją widzką, więc bardzo serdecznie Cię, Natalio, pozdrawiam. Cieszę się, że otworzyłaś takie wspaniałe miejsce, butik dla dzieciaczków. I życzę Ci dużo szczęścia, życzę Ci dużo, dużo powodzenia. Także kochani, zaraz Wam pokażę te dwie paczuszki. Jedna dla Leo, druga dla Nel. No i mam nadzieję, że Wy też również coś tam znajdziecie dla swoich pocie. Mam też dla Was kodzik rabatowy, on wyświetli się tutaj. Także jeżeli stawiacie na fajne marki, na jakość przede wszystkim, no to polecam Wam bardzo serdecznie. Natalii kibicuję, trzymam za nią kciuki. Jest sklep stacjonarny, jest również sklep
internetowy. Dobrze, kochani, to ja już się troszkę tutaj nagadałam, więc idę po paczuszki i wszystko Wam pokażę, a kodzik Wam wyświetli się tutaj. Więc raz jeszcze, Natalko, dziękuję Ci bardzo serdecznie w imieniu moim i dzieciaków za tak fantastyczny prezent, ale jak Wam pokażę buciki, to padniecie, kochani. Dobra, kochani, więc najpierw Wam pokażę Leosiową przesyłkę. Zobaczcie, mamy tutaj kilka słów od Natalii. Tutaj jest taki chłopczyk. I mamy też krówki. No krówki zawsze mile widziane. I to jest paczuszka z takim niebieskim, ładnym papierem. Już Wam pokazuję buty, bo jak Natalia się do mnie odezwała, to oczywiście zaproponowała, żebyśmy wybrali oczywiście rozmiar i jaka marka na przykład butków nas interesuje. Więc jak ja weszłam, to oczywiście przepadłam i znalazłam, zaraz Wam pokażę, jakie perełki. Także pierwsze buciki, które wybrałam Leosiowi, zobaczcie, to są takie super buty. Powiem Wam, że one wyglądają naprawdę świetnie. Zobaczcie, tutaj mają takie meteczki i to są butki, które też się świecą. Także no powiem Wam, że naprawdę konkretne. Tak jak mówię, jeżeli szukacie dobrych gatunków, dobrej jakości, to polecam Wam serdecznie super marki, myślę, że no będziecie zachwyceni. Także pierwsze buciki, na które się zdecydowaliśmy dla Leosia, to takie, no moim zdaniem bardzo na czasie, a do tego jeszcze świetnie zrobione, bardzo fajnie wyprofilowane i pewnie będą mega wygodne, dam Wam znać. Więc to są pierwsze butki, zobaczcie, dla Leo. O, patrzcie, świecą się. Właśnie chciałam Wam pokazać, jak fajnie się świecą. Zobaczcie. Wow. Mega. Powiem Wam, że Leosiowi tak się spodobały, że Leoś mówi: mamo, mamo, nagrywaj, bo ja już chcę je nosić. Skarpetki, bo tak jak Wam mówiłam, znajdziecie różne akcesoria. Po opaski, czapki, szaliki, skarpetki. Także takie skarpetki. I buty, które mi się mega spodobały. Zobaczcie. Wyglądają tak, jestem eko. To jest taka marka, ja już ją znam też od jakiegoś czasu, gdzieś tam mi się zawsze przewija, ale te buty, powiem Wam, że nawet sama nie wiem, które mi się bardziej osobiście podobają. Chyba te jednak, zobaczcie, jakie kozackie, no czaderskie są te buty. No powiem Wam, że jeżeli chodzi o obuwie, to akcesoria w sumie też, ale obuwie to konkretnie przepadniecie. Także kolejna para butów, które wybraliśmy, na które się zdecydowaliśmy, to są takie mega, do krótkich, szarych, czarnych spodenek. Powiem Wam, że Leo będzie wyglądał w nich przepięknie. Oczywiście buty już mierzył, rozmiar jest na niego idealny, ale Natalia też zawsze służy pomocą, także drugie butki, rewelacja. Ale teraz, moi kochani, sięgam po paczuszkę dla mojej małej księżniczki i już Wam pokazuję, bo mamy tutaj adidaski i mamy tu sandałki. Powiem Wam, że te sandałki to są jedne z piękniejszych sandałków, jakie ja kiedykolwiek w ogóle widziałam, także już sięgam po pudełeczko i Wam pokazuję. Oczywiście mamy różowy papier, wszystko przychodzi przepięknie zapakowane i moi kochani, może zaczniemy od podkolanówek od Mama's Fit. Ja Mama's Fit bardzo, bardzo dobrze znam. To jest cudowna, cudowna marka. To jest rewelacyjny gatunek. I zobaczcie, dostaniecie w butiku również takie podkolanówki. Ja się zdecydowałam na beżowe, żeby do wszystkiego pasowały, z takimi tutaj pomponikami. I kolejne to przepiękny kolor błękitny ze skrzydełkami. Ja już dawno chciałam Nel kupić takie podkolanówki. Zobaczcie, są przepiękne. I zawsze tradycyjnie zbliżę, żeby Wam po prostu pokazać, jaki piękny błękitny kolor. I z tyłu są skrzydełka. Nawet fajnie, jak dzieciaczek nosi kalosze i jak wystają po prostu mu z tyłu takie skrzydełka. Także takie podkolanówki, różna rozmiarówka, dostępne są różne kolory, dłuższe, krótsze, skarpetki z pomponikami, ze skrzydełkami. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj mamy od Ulki opaski i tutaj jest opaska dla mnie. Tutaj już Natalka zrobiła mi prezent, bo stwierdziła, że jedna taka dla Nel, druga taka dla mnie. Zobaczcie, jakie mają piękne motyw. Jeżeli chodzi o te opaski, to też jest świetna polska produkcja, polska marka. Ja też bardzo dobrze znam, dlatego że Nelcia już miała bardzo dużo tych opasek jako taka malutka, jako takie bobo często jej zakładałam, także dwie takie piękne, zobaczcie tylko na ten motyw opaski, więc będziemy takie maci, maci we dwie. Dobra, i butki. I teraz tak, jeżeli chodzi o buty,
Mamy tutaj Primigi. Ja kiedyś, słuchajcie, Nelly już miała kiedyś Primigi, to były jej pierwsze buty. Takie, jeżeli nas oglądacie, to na pewno dobrze wiecie, nawet są jakieś posty na Instagramie, srebrne, z różem, z żółcią, one mają świetny design, są mega wygodne i powiem wam, że to były pierwsze buty Nelly i ja byłam po prostu nimi zachwycona, ale zobaczcie tylko na te buty. No kto mnie zna, to po prostu no, 100% ja i moja córka. Jest panterka, jest róż, się dzieje, naprawdę powiem wam, że te butki są przepiękne. Pokazałam je mojej mamie i moja mama stwierdziła, że to są jedne z piękniejszych butków, jakie po prostu widziała. Czekajcie jeszcze, o, jest ostrość. Także zobaczcie, jakie piękne i ten róż w ogóle ma taki piękny odcień. Tutaj taki błyszczący dodatek, tutaj panterka. No, powiem wam, że super. Także tutaj mamy buciczki takie od Primigi. Tak jak mówię, no tę firmę bardzo dobrze znam i uwielbiam. Także, o, tu jeszcze wam wyjmę drugi. No czad po prostu, jakie one są śliczne. Piękne. Mnóstwo przepięknych bucików. Naprawdę, kochani. Cudowności. Ale teraz patrzcie to, kochani. Tutaj oczywiście też mamy krówki, jakieś tam gadżety. Bibi, kochani, Bibi, ale patrzcie, no po prostu ja nie mogę, zobaczcie, zobaczcie na te sandałki, ja bym tak chciała, żeby to światło, mamy światło dzienne, spójrzcie, chciałabym, żeby to światło ze mną współpracowało, więc współpracuję. I tak, już wyjmiemy zaraz ten papierek i już wam pokazuję, jeszcze wiecie, chcę, żeby przed Nelcią tutaj, bo zaraz będzie chciała zakładać, a ona zaraz kąpać się i spać. Także zobaczcie, najsłodsze, najpiękniejsze sandałki, jakie w życiu widziałam. Żelowa, taka fajna podeszwa, zobaczcie, słoneczko, tęcza, Bibi. Powiem wam, że ja tej firmy nie znałam, ale jak je zobaczyłam, to po prostu się zakochałam. Jeżeli też szukacie w ogóle dzieciaczkom kapciuszków, pierwszych butków, no to mnóstwo tam tego znajdziecie. Jezu, jakie one są piękne. Już się nie mogę doczekać, aż Nelcia je założy. No po prostu zobaczcie. Przepiękne, małe, cukierkowe, śliczne buciki. Jeszcze dam wam tutaj tak zbliżenie. Także słuchajcie, minus 10% macie na moje hasełko, zaglądajcie do butik, no bo naprawdę można znaleźć mnóstwo perełek w bardzo, bardzo dobrej jakości. Dobra, i z tego miejsca ja się już z wami żegnam. W dzisiejszym vlogu to by było na tyle. Jutro mamy, kochani, piąteczek, więc jutro pewnie już jakieś zakupy spożywcze na sałatkę jarzynową, jakieś chrzany, jakieś ogóreczki. Myślę, że w sobotę wieczorem będziemy piec mięso i w sobotę wieczorem albo w ciągu dnia zrobimy sałatkę jarzynową, także tak to wygląda i tak jak wam mówiłam, w tym roku święta spędzamy w Białymstoku z moim bratem, z jego żoną i z rodzicami mojej bratowej, o, także najbliższa rodzinka, będzie wspaniale i już się nie możemy doczekać. Jeszcze raz zobaczcie na te piękne, słodkie sandałki, serio, chyba z tego wszystkiego to sandałki, naprawdę. No ja lubię, wiecie, różowe, takie słodziaczkowe dziewczęce. Dobra, kochani, nie przedłużam. Dziękuję wam za mile spędzony czas. Widzimy się w kolejnym vlogu. Że kochani, pa, zobaczcie, pa. Jest Nelcia. Pa! Tak, kochani, buziaki. O, to Nelciowe sandałki, takie śliczne. Hej!